Siemanko byczki, z tej strony Lisandro Lopez i dzisiaj robimy potężne globalne zadymienie, bo dzisiaj na Road to Glory robimy pika z ikoną i ten pik z ikoną powoduje, że nie będziemy na naszym koncie mieli praktycznie kart wymiennych, bo dzisiaj pozbywamy się João Felixa, żeby zrobić widzowie dla was, dla ciebie, ciebie i ciebie content. Więc w tym momencie, byczku, zostawiaj łapeczkę do góry i napisz w komentarzu, czy dobrze robimy, że sprzedajemy João Felixa, czy nie dobrze robimy, bo to jest, no to jest ważne pytanie. I dodatkowo pamiętajcie, że partnerem tego odcinka jest Superbet, czyli legalny w Polsce bookmaker, i wbijając pierwszy link w opisie i rejestrując się z kodem LISEKHD, możecie dostać fantastyczne bonusy i pamiętajcie, że obstawianie meczów jest dla widzów pełnoletnich. Na kuponik, który dzisiaj postawiłem, wygląda następująco. Mecz towarzyski Francja WKS, Francja wygrywa, Czarnogóra U21 kontra Włochy. Włochy wygrywają, są te eliminacje do Mistrzostw Europy U21, Bułgaria, Holandia, też Holandia, no i Szwajcaria, Walia, to liczę, że Szwajcaria wygra. Kursik może nie zbyt duży, ale mam nadzieję, że siądzie po prostu, więc trzymajcie kciuki za te meczyki, ja na pewno będę trzymał. Pochwalcie się w komentarzach również swoimi typami na dzisiejsze mecze, spotkania, a teraz lecimy dalej z odcinkiem. Choć może niekoniecznie sprzedamy tego João Felixa, ja nie mówię, że koniecznie, choć powiedziałem, ale niekoniecznie. Dlaczego? Bo mamy 7 paczek. Mamy nagrody sezonowe, mamy 2 paczki za 100 tysięcy. Jakby na przykład wyleciały karty, które by spowodowały, że nie musielibyśmy tutaj... Ale nie wylecą. Coś czuję, że nie wylecą. Messi! Messi! No dobra, było blisko, widzowie. Nie ma co gadać. Było blisko. Jeśli coś tu wyleci takiego, że nie będziemy musieli go sprzedawać... No to... Co to jest, Dembele jakiś? To nie sprzedamy, ale no widzicie jak jest, że raczej sprzedamy. Więc sprzedajemy jak najszybciej i Essa. O, ale chociaż tego sobie mogę wysłać. Tutaj cyk, elegancko. I lecimy. Złota paczka ekonomiczna. Od niej miałem zacząć. I to chyba przez to nie trafiliśmy tu nic dobrego. Paczka... O, Holandia. Wijnaldum, Elwe... Ojojojojoj. Ohohoho. Ale paczka. Dobra, cudownie. W porządku. Jest elegancko, widzowie. I teraz tak. Rzadki piłkarz 75+. Let's go. No dobra. Niech będzie. Nic tutaj nie ma. No, no to konto... Mówię, to konto... No, no, no nie wiem. Nie wiem. W ogóle ja mam takie... No, znoszę się z zamiarem tego, żeby to konto... no odeszło, że tak powiem, na pobocze i żeby założyć nowe konto Road to Glory. Dajcie znać, co sądzicie o tym pomyśle, bo mamy pół roku, otwieramy tak naprawdę każdego pika, każdą paczkę z ikoną i robimy, no, zadymienie na tym koncie i to zadymienie chyba nie do końca oddaje i nie wiem, czy nie założyć sobie nowego Road to Glory takiego, to znaczy to konto i tak jest dobrze prowadzone, mam wrażenie, i tak najlepiej w mojej historii FIFA. Bo, no, robimy codzienne odcinki, to w ogóle jest, no, jest dobrze, ale dodatkowo też się zastanawiam, czy nie lepiej byłoby poprowadzić to konto troszkę inaczej na przykład, nie? Bo za chwilę tocy i tak dalej. Zobaczymy. Duża paczka rzadkich piłkarzy, paczka za 100 tysięcy, let's go. Sup, o, Mbappe. Ha, nie. Cross. Dobra, no niestety, widzowie, co by się tutaj nie działo, to na pewno się nie wydarzyło to, że możemy sobie zostawić João Felixa. Więc João Felixa po prostu sprzedajemy, choć to jest karta doskonała. Doskonała. I powiem szczerze, świetnie mi się tą kartą gra, bo już nią nie zagram. Podsumujmy sobie może statystyki tego bestialskiego potwora, który robi wrażenie i zrobił na mnie wrażenie w ogóle od pierwszego wejrzenia, przypomnijmy, bo to jest jedna z innych kart. W sensie pierwsza karta, którą mieliśmy, to była karta złota. A w sensie dalej ją mamy. Matko... gdzie są moje statystyki tego João Felixa? Co jest? Nie, ja go przepaliłem gdzieś. O Boże. Dobra, mało ważne. 543 tysiące. Teraz go sprzedamy za 400, to i tak jest good price, ale 527 spotkań, 428 meczów, 203 bramek, 235 asyst, łomatko jedyno. On ma naprawdę genialne fineski, ma naprawdę genialne wykończenie, ma naprawdę genialne wszystko w tym. No, no po prostu cudowna karta, nie żałuję ani sekundy spędzonej z nią na boisku.
jest, no ja myślę, że on jeszcze wróci i nie wiem, czego na głównym na przykład nie kupimy, bo naprawdę João Félix Sequeira, nie sprzedałbym go. Nie sprzedałbym go, jest to ostatnia karta, którą no, w ogóle myślę o tym, żeby ją sprzedać, ale niestety biorąc pod uwagę, że jest to ostatnia karta w tym klubie, która jest wymienna, to go sprzedam. No i tyle. Więc widzowie, ja bym poprosił, żeby szacunek był w komentarzach dla tego pana, bo to po prostu, no, to jest poświęcenie, widzowie. To jest, it's a fucking poświęcenie. Pierwsze SBC, gdzie przepalamy Lohą Blonka i mam nadzieję, że jego karta nie wróci do tego pika. To jest moje marzenie. No, przepalamy skład o cenie 8-6, bo tylko na to dostać. To jest dramat. To jest pewnego rodzaju dramat i jeszcze większym dramatem na pewno jest to, że João Félix się nie sprzedał. I no w tym momencie będziemy, no musieli czekać, aż się sprzeda po prostu João Félix. Bo bez sprzedania João Félixa, to my se nie damy rady. My se nie damy rady. No nie sprzedał się jeszcze. O matko, a szkoda. Bo to jest karta naprawdę fenomenalna i ktoś, kto go kupuje, powinien sobie zobaczyć jego statystyki, bo są przepotężne. I robią wrażenie. No ale widać, to się nie liczy w dzisiejszych czasach. Drugie SBC, bez sprzedaży. João Félixa, to robi wrażenie. Robi. I teraz syk. Potężny traf. Ja się popłacę, nie? Skład o cenie 87. Przepalamy. I otwieramy paczkę. No najlepsza paczka teoretycznie. Jak ma oddać, to odda. O! Nie! Nie! Czemu miała być karta fantazy? Fantazy miała być! A jest... Kurde... Czujecie... Jakie to byłoby piękne, widzowie! O Boże! Czujecie, jakie to byłoby piękne trafić teraz Sąta Maksymena. Tum, 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 globalne zadymienie staje się faktem, zgłaszamy skład, tak? Chcemy to przepalić jak najbardziej, jak najsmutniej. I to jest... To dzieje się faktem, nie? Ikona pośrednia lub prime player pick. I dzisiaj bierzemy przykład zadymienia w poprzednim odcinku. Wtorkowym. I też będzie jedna karta blokowana. Mam nadzieję, że będzie ona nieco gorsza, ta zablokowana. Albo inaczej, że karta, którą wybierzemy ostatecznie, będzie lepsza niż ta zablokowana. Bo w poprzednim odcinku to się nie udało. Globalne zadymienie staje się faktem. Raz, dwa, trzy. Pik zostaje odpalony. Powiem tak, to nie jest ogólnie zły traf. Bo Ferdinand paradoksalnie... No nie, dobra, nie. Spoko. Kit, jestem zadowolony. Biorę w ciemno. Nie może być trzech Anglików. To od razu mówię. Nie może, po prostu nie może być trzech Anglików. Sprzedaliśmy João Félixa. Nie może być trzech Anglików w jednym piku. Nie może. Dobrze. Żeby tylko tutaj nikogo nie było i mamy Brazylię. Brazylia już jest okej. Jestem podekscytowany. Nie będę ukrywał, jestem podekscytowany. Bo mamy gwarancję, że najlepszych narodowościach nie ma nic. Oprócz... Dajcie znać w komentarzu, czy robimy nowe konto Road to Glory.